O, witaj. Szczęść Boże. Pewnie zastanawiasz się, co teraz robię. Albo co teraz trzymam w dłoniach. Jest to monstrancja, taki przedmiot liturgiczny, służący do specjalnej modlitwy, czyli do adoracji Najświętszego Sakramentu. Brzmi dosyć tajemniczo. Wysłuchaj uważnie fragmentu dzisiejszej Ewangelii, aby dowiedzieć się, co to jest Najświętszy Sakrament. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą biała i zielona kartka, szklanka do odrysowania, klej, czarny pisak, żółty flamaster, nożyczki, złota albo żółta plastelina. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Dzisiaj wykonamy dekorację okna na Boże Ciało. Najpierw odrysujemy kółko od szklanki czy talerzyka oraz kielich. I wycinamy. Kielich wyklejamy plasteliną w ten sposób. Bierzemy małe kawałeczki plasteliny i rozcieramy. Dokładnie tak, żeby pokryło całą białą kartkę. Białe koło to jest hostia, więc żółtym pisakiem napiszemy IHS. Teraz przyklejamy kielich i hostię na zieloną kartkę. Dekoracja jest już gotowa. Nie zapomnijcie jej przykleić w Dniu Bożego Ciała na oknie. Mam ze sobą hostię, czyli taki biały chleb używany podczas mszy świętej. Uwaga, nie jest on konsekrowany, czyli nie jest teraz ciałem Chrystusa. Ale jednak podczas Eucharystii Pan Jezus w sposób tajemniczy, cudowny, postanowił ukryć się pod postacią takiego białego chlebka, hostii, abyśmy mogli przyjmować go do naszego serca, abyśmy mogli wzrastać w świętości. To dzieje się wszystko w Kościele podczas mszy świętej, ale jest taki jeden wyjątkowy dzień w roku, kiedy wyruszamy z Kościoła z Najświętszym Sakramentem, czyli z ciałem Pana Jezusa, w uroczystej procesji po ulicach naszego miasta, miejscowości, aby dać świadectwo wiary, że Pan Jezus kocha nas nieskończoną miłością i udziela nam miłosierdzia. Dzieje się to w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w Boże Ciało. Zapraszam Cię, abyś wziął udział w uroczystej procesji i dał świadectwo wiary w Pana Jezusa, który Cię bardzo, ale to bardzo